Dzień dobry, dzień dobry. Piękny poranek. Za mną wiciokrzew pomorski. Pachnący, pachnący. Mama moja mówi, że to jak ruskie perfumy. On faktycznie taki słodki, taki aż ciężki ten zapach. Dzwoneczka znowu ze sobą nie wziąłem. Dokleję go wam. Dzwoneczek. Dyskutuję sobie, dużo się dzieje na zewnątrz, staram się jakieś filmy. Dzisiejszy dzień pozwoli. Jedna z moich rozmówczyń, dużo ostatnio korespondencji mam i Ola wysłała mi ciekawy artykuł. Ja go wam podam oczywiście na dole. Dał mi do myślenia. Odesłałem Oli parę listów na ten temat. Ja postaram się to jakoś rozwinąć, bo to jeszcze dojrzeje tam we mnie. Ale jeden aspekt, którego nie poruszałem w listach, a spróbuję go w tej chwili, już taką odpowiedź, żeby nie klepać za dużo w klawisze. Mianowicie, tam Pani, to chyba autorka jest, pisze, że męską rolą jest inicjowanie znajomości. Ja sobie to powtórzyłem. No, w pewnym sensie tak i jak najbardziej, bo mężczyzna, przynajmniej w świecie zewnętrznym, jest zdobywcą. Z tym, że i tutaj mam zastrzeżenia, które już tam Oli zgłaszałem, że tam pani napisała tak bardzo czarno-biało, że żeńskość jest krucha, a męskość silna, a to jest bardzo dzisiaj, to jest niedopowiedzenie, to jest brak widzenia drugiej strony, bo pytanie w jakiej sferze? W sferze fizycznej tak, przeciętnie mamy silniejsze mięśnie i tam dalej, chociaż no tak, tak to jest. Ale dla równowagi, bo wszechświat jest równowagą i to nie jest możliwe, żeby tak ona taka u, a on taki hu. I ta dominacja, którą tam niektórzy zarzucają. Wy, dziewczyny, jesteście silne w sferze energetycznej, w sferze niewidzialnej. Parę razy już o tym było. Pięknie o tym mówi Lazariew, że żeńskość wielokrotnie jest silniejsza i wy macie uważać na myśli i intencje. Męska. Dobrze, żebym nie odbiegł. Pani powiedziała, że mężczyzna powinien inicjować znajomości. Ja sobie tak rozważam, jak to jest w praktyce. I żeński sposób działania to jest powab, przyciąganie. Tak jak te kwiatki tutaj, tu zaraz przylecą nocami, już chyba latają, tylko jeszcze w tym roku nie widziałem. Fruczak, gołąbek, już kilka razy o tym mówiłem, cudowna taka ćma jak koliber, to jest największa ćma polska. Ona tak się zatrzymuje, wielki kolorowy motyl. No cudo, ja je tu czasami widzę, no i właśnie ten wiciokrzew i ten jego zapach przyciąga te fruczaki. I tu je szczególnie przed wieczorem można zaobserwować. Ja ostatnio jestem bardzo zajęty, mało tak, że trochę mi tego brak, muszę nadrobić tak letnie, także będzie trochę mniej tych moich audycji, ale może więcej będzie takich, bo wtedy mniej ślęczę, bo to godziny całe schodzą tam na tłumaczeniu. A może wam tu więcej energia od słońca, więc łatwiej mi się dzielić różnymi przemyśleniami. Wracamy do tego, co przysłała Ola. Pani mówi, że mężczyzna powinien inicjować. No tak, tylko żeńska strona też, bo dziewczyny, wy pojawiacie się w kręgu zainteresowania mężczyzny i on wtedy jest w stanie, a jak nie jesteście danym mężczyzną zainteresowane, to nie, no. Na balach było tak, to takie symboliczne, że dziewczyna, kobieta, no nie chce używać, dobrze, na przykład chusteczkę upuściła a on podniósł tą chusteczkę, ona w ten sposób zwróciła na siebie uwagę, rozumiecie? Taki nie tak jak dzisiaj jest ta moda, że te dziewczyny są takie janki. O, tu, daj mi numer telefonu, o!
To normalnego mężczyzny nie interesuje. To będzie interesowało tych żeńskich chłopców niedojrzałych, takich jak za niego, ona, wszystko. No to wtedy on tam odpowie, on czeka, aż ona się odezwie, bo tak mama nauczyła, bo mama była dominująca w domu, on się przyzwyczaił. Nauczycielki były od początku, tak, bo my nie mamy nauczycieli, mamy większość nauczycieli, nauczycielki po żeńsku, mówią, a to pogódźcie się, a to tam i po żeńsku takie nauczanie. I ci chłopcy, przede wszystkim w świadomości takiego dorastającego młodzieńca utrwala się, że on powinien się podporządkowywać kobiecie. No użyję tu jeszcze tego słowa. No bo jeśli nauczycielka, on się ma pani słuchać od najmniejszych lat, a mężczyzna powinien już od 5 roku życia chłopcy przechodzili pod opiekę męską i wtedy było prawidłowe nauczanie. Ja już o tym wspominałem, ale będę zawsze powtarzał, że matką, kobietom, nauczycielkom, nawet to, że sędziowie są w tej chwili kobiety, nie wolno kobiecie karać mężczyzny. To jest niszczeniem, to znaczy w wypadku sędziów to jest celowe, bo one działają na korzyść Matrixa. I taka mądra, zarozumiała pani sędzia, jak ona tam przywołuje do porządku mężczyznę jakiegoś, ona tłam się tego. Ja miałem tu historię, że się kiedyś broniłem w lesie. No wyciągnąłem nóż i na policji tam wylądowałem nawet na noc na komisariacie. To bardzo się pytali, nie okoliczności, tylko a jaki to był nóż, a gdzie go pan kupił, a długi czy krótki, no... Bo system nie lubi ludzi, którzy są samodzielni, którzy się bronią. Mężczyźni, którzy mówią, no mi nie jest potrzebna policja, ja sobie sam poradzę. Nie, tak nie może być. Ty masz być podległy, to masz nadsłuchać, masz policję do porządków. Ale nie o tym chciałem. Wracamy do artykułu i do tego, co ta pani powiedziała. Otóż, kochani, ja też byłem tak wychowany, że no tak, my mamy walczyć, zabiegać o te dziewczyny i tak nas nauczyli, że ona jest taka księżniczka, a on tam i ci rycerze na koniach i tam się tak biją. No, jeśli to jest Helena Trojańska, ktoś taki, to ona może jak dama i ona faktycznie po żeńsku też... Ale ona przyzwoli temu, nie przyzwoli tamtemu. No, koło niej będą się kręcić, ale też nie do końca. Bo teraz tak, tu włożę kij w mrowisko chyba. Nadrzędną rzeczą i to, dziewczyny, zanim emocjonalnie zareagujecie na to, co ja teraz powiem, to się zastanówcie. Bo jacy mężczyźni was interesują? Interesują was tacy, którzy mają swoje zdanie, swoją wizję na siebie, na świat. Stąd w tej chwili taki ruch, on tam nie jest do końca doskonały, ale to MGTOW, tak? Mężczyzna idzie swoją własną drogą, to jest z angielskiego skrót. I tak ma być, że pierwszą rzeczą jest męska idea. Ty dorastasz i masz swoją misję. A rodzina jest ważna, ale ona jest uzupełnieniem. Mężczyźni samotnie też mogą żyć i żyją nierzadko. No ale ja kiedyś przeczytałem, niedobrze jest, kiedy mężczyzna jest sam, bo od żeńskiej strony my mamy wsparcie, stabilizację, stabilność, także rodzina jest fundamentem, jest ważna, tylko... To ma być podporządkowane męskiemu dążeniu. I teraz to, co ja wam mówiłem, że dziewczyna, żeńską rolą jest się dobrze oddać. A dalej to już jest wszystko konsekwencja. To jest tak, jak mówił pan Czułkin, że wejść na odpowiedni statek, wybrać odpowiedniego kapitana. I wy tego też nie jesteście teraz uczone. Że to może tu spróbuję, a później sobie zmienię, tak nie ma, to później się tylko bagno robi w psychice żeńskiej. Później już jest dalej porównywanie, bo jeśli jest drugi, trzeci, czwarty, to ten trzeci, czwarty będzie cierpiał, ona zawsze go będzie porównywać z tym pierwszym. Tu już wkraczam w takie niuanse, że często to są zależności karmiczne, to co wiele z was przeżyło. Do mnie dochodzą, dzielą się dziewczyny informacjami i tam raz na miesiąc mam taką poważniejszą rozmowę. Ostatnio też mi pisze dziewczyna, że się rozwodzi i dzieci są w tym związku.
No, karmiczne, do tego zmierzam, że to często były powiązania, tak jak moje karmiczne, że miałem się czegoś nauczyć, ponieważ wyrosłem w rodzinie, gdzie była dominująca matka. No to starym psychologicznym schematem wybrałem sobie podświadomie taką żonę, która no, udawała, że nie jest dominująca, ale na koniec się okazało, tak jak to stare powiedzonka mówiły, że jest na cztery nogi kuta. Także ona była taka niby nieporadna, a jak co do czego, to później było jak było. No ale to jest jej lekcja i moja lekcja, a ja dojrzałem, otrząsnąłem się. Co ja wam chcę dzisiaj przekazać głównych rzeczy? Zaraz po rozwodzie spotkałem kilku takich mężczyzn. Myślałem, jaki wam tu podać przykład. I czasami wracam do filmu Testosteron. Tam w tym testosteronie są same klony. I tam jest ich wizja świata. No, jakby tu powiedzieć, żeby jeszcze łatwiej, bo starzy słuchacze będą wiedzieć, o kim ja mówię, klony. To są te dzieci pana. Oj, będę musiał odchrząknąć, wyłączę kamerę, momencik. No, już jestem. Dzieci pana to są ci, o których Jezus mówił, waszym ojcem jest diabeł. To są ci ulepieni z prochu i ziemskiego, no... Tacy oni są, z tym, że oni mają dane, nas się pozbawiło tego, a oni sobie to wzięli, to co wam się podoba, dziewczyny. Teraz oni dominują wszędzie, chodzi mi o tą taką bezczelność, wręcz butę, taką pewność siebie. Jak mi życie pokazało, bo ja znam takich ludzi, mam takich przyjaciół, no to się okazuje, że tam jest druga strona tego oficjalnego, tej fasady i tam jest bardzo część wrażliwa, którą stare żony już znają takich mężczyzn i dobrze wiedzą. Jeden z moich przyjaciół się okazuje, że on jest na przykład nieodporny na ból. Ta żona po latach to go tam już wręcz tak, a już dobrze, no nie marć. No, takie trochę nieładne zachowania, no ale ona też go ma dosyć, bo ona już go zna z tej drugiej strony. A on w pieleszach domowych się okazuje wcale nie jest taki ogier, jak było na wierzchu, ją tak zaliczał, no a w tej chwili choruje. Testosteron powiedziałem. Testosteron i tam jest taki główny aktor, taki starszy pan, mężczyzna, on taki bogaty, tym samochodem ładnym jedzie, jakimś tam Rolls Royce'em chyba. No i się okazuje, że on jest tam ojcem jednego z takich, znany aktor go też gra. Występujący u Machulskiego dość często w niektórych filmach. Ja tych młodych nazwisk nie pamiętam. Może mi pomożecie. No, ale on jest taki pewny siebie, ha, 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 taki o. I to się podoba, bo to jest, jak mi życie pokazało, stwarzanie pozorów, bo tam jest, ale to, im zależy tylko, jak to powiedziała pani, ja powiem, no bo ona oficjalnie widnieje, i pani Monika Burzyńska, ona jest teraz specjalistką od spraw telegonii, zaczęła od plagiatu mojego filmu. No ale to właśnie to jest też przedstawicielka tego samego narodu. I tam w jakiejś tam, ona taka pewna siebie, troszkę ho, 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 taka, jak to się mówiło, hej do przodu. Oni tacy są. I żeńskie egzemplarze, i męskie. Dominujące takie, pewne siebie, bo oni są tak wychowywani, oni mają swoje przekazy, których my nie mamy. My musimy się je dopracować, my je teraz odnajdujemy. Oni je przed nami ukrywali po to właśnie, żeby chłopcy byli zahukani, niepewni, oni mają być niewolnikami, oni są twórczy, Słowianie, ale oni tacy mają być, a dziewczyny mają spać z tymi takimi, co tacy moda jest, że męskie to jest kwadratowa szczęka. No i wy tak jesteście nauczone i tak się oglądacie za tymi z kwadratową szczęką. Ja mam takich wujków nawet, bardzo przystojni.
Żebym nie zgubił, był mężczyzna, który mi dobrze. I teraz ten pan, aktor, ten starszy, on też jest taki hu hu hu. To są tacy zapładniacze. I tam się też konkluzja tego filmu, kopulować, kopulować. Właśnie oni to czynią. A te dzieci wychowują później tacy, jak to, też to jest, ja się do końca z tym nie zgadzam. Ale wtłoczyli nam samiec alfa, samiec beta. I wszyscy to przyjmują. To też tak nie jest, że ktoś jest samiec alfa i samiec beta. To jest sztuczne rozróżnienie. Bo tak jak mówię, oni mają tą fasadę. On jest samiec alfa, on jest taki, ha, taki zdobywca. Dziewczyny się na to nabierają i lgną, oddają się takim mężczyznom. No i później bardzo często są rozczarowania i rozwody, albo on ją po prostu zostawia, bo on nie ma zamiaru być ojcem rodziny. On chce tylko o pani Monice, powiedziałem, do czego ja zmierzam, bo ona w pewnym momencie, jak mówiła o telegonii, to mówi, no, bo jak już mężczyzna zdobył piątą bazę, czyli dla nich, czyli tam jest zaciągnąć dziewczynę do łóżka. I w ich mniemaniu to tak jest, zdobył piątą bazę, jak już się z nią przespał, no to jest wszystko, czego on chciał. To oni tak chcą. Bo oni są nieodpowiedzialni, on nie ma zamiaru wychowywać dzieci, są jak kukułki te, które podrzucają jaja. I faktycznie tak to jest, ponad połowa mężczyzn, ja myślę, że dużo więcej, wychowuje nie swoje dzieci, a wy dziewczyny to wiecie, tylko nie powiecie tego. Bo to są takie grzeszki, do których się żadna nie przyzna, te takie świątobliwe, później sumienie dręczy, jeśli mają i później chodzą tam do konfesjonału i to wszystko myślą, że to im jakieś rozgrzeszenie przyjdzie, no i oczywiście tamci korzystają z tego, no to daj na tacę. A na koniec jeszcze najlepiej, bo ci mężowie tacy nie lubiani, nie kochani. No, lubić po rosyjsku jest kochać. Niekochani umierają szybciej, a ona czuje, że coś szaniła w swoim życiu i wy w większości nie czynicie tego świadomie, tylko tak was wychowano. Tak, zanim nie tego całego nie wywalicie w śmieci i nie położycie tego na nowo, no to tak będzie. Zmierzam ja do tego, że kościelni później jeszcze powodują, że ona dorobek cały małżeński, tego swojego męża już nieżyjącego, bo on też przecież na to, on nie mówi, że nie, w dzisiejszym czasie ona też często fizycznie pieniądze przynosi. No i ten dorobek małżeński ona później oddaje kościołowi i kółeczko się zamyka i Matrix jest taki, że lekarze tam niby leczą, podłączają pod swoje, żeby tą energię. A od duchowych spraw jest tu namaszczony przez no, ci spowiednicy, którzy tam to wszystko, później to wcale nie ma żadnej tajemnicy spowiedzi. Wracam, żebym nie zgubił tego ważnego wątku. Dominującą miało być rzeczą to, że jest ten środek, że mężczyzna powinien mieć swoją ideę. Ja jestem kapitanem na statku, jak mówi pan Czułkin. Mój statek płynie w określonym kierunku. I to kawaler, na którego... I teraz jeśli tobie jest po drodze, zapraszam. Wsiadasz na ten statek, płyniesz ze mną, podporządkowujesz się. Bo żeńskie wcielenie jest nauką podporządkowania. Już dobrze wiecie, że my wybieramy sobie raz być mężczyzną, raz kobietą, raz dziewczyną. Wobec Boga Najwyższego my wszyscy jesteśmy żeńscy. Wszyscy jesteśmy podporządkowani. Ale podział w małżeństwie tu na ziemi jest tak, że męskie wcielenie jest wcieleniem odpowiedzialności i mężczyzna jest rękami Boga na ziemi. Oczywiście mężczyźni są różnych stopni ewolucyjnego rozwoju. No i dobierajcie sobie dobrych mężczyzn. Jak wybierzesz prymitywa, to się będziesz męczyć. I on ci tylko będzie mówił, tam udawał, że jest mężczyzną. To on będzie czuł, że ty go przewyższasz intelektualnie. I to też będzie nieszczęście dla tego człowieka. Także bardzo ważne, podstawowe jest, żeby się dobrać duchowymi warnami. A dzisiaj żeśmy weszli w materię i bardzo często jest tak, że istnieją tacy mężczyźni materialnie stojący. Właśnie do klonów wracam teraz. Oni o duchowych sprawach nie za bardzo mają pojęcie. Ja w którymś tam filmie niedawno wspomniałem o takie...
Sumienie po żydowsku jest taki. Dość ten film kiedyś karierę zrobił, krótki, dwuminutowy. Postaram się go wam podać. Ja ostatnio nawet nie mam czasu przeglądnąć tych swoich nagrań. No i oni tacy są, oni są materialni. Ja mam takich wujków. O tym była mowa w którymś z filmów, jak odróżnić klona. To są ludzie, którzy bardzo praktyczne rady potrafią dać. No w materii oni się bardzo dobrze poruszają. Bardzo często są to ludzie stabilni finansowo, jak ten pan w filmie z Testosteron. Wręcz przeważnie oni w tej chwili są, bo oni się bardzo wspierają. Oni w tej chwili, to jest ich Matrix, ich Hołubi. I mnie na przykład okradziono z mojego dorobku. To jest też ich, ale to do mnie wróci. Ja tylko spokojnie czekam, jak mówiłem. To jest też inna rzecz. Dobrze, bo to już jest taka uliczka, która nie dziś. Zmierzam ja do tego, zaczął się film od tego, że mężczyzna powinien zabiegać do pewnego stopnia. Bo teraz żeńskość, to jest, mówiłem, że kotki są bardziej żeńskie, koty, bo samce kotów też, a psy są bardziej męskie. I teraz zauważcie, jakie są zachowania kotów. Kotka goni za kłębuszkiem, który ucieka na sznurku. To samo jest, dziewczyny, w waszej żeńskiej psychice. Mężczyzna, który idzie swoją drogą, jest dla was interesujący. I pomimo tego, co wy byście teraz, ale to podświadomie głęboko działa, bo to jest założone przez Boga, jak to mówi Iwan. To jest głęboko w tej naszej fizycznej, że masz wybrać najlepszego samca. I to działa, i wy ulegacie, jeżeli taki się zdarzy. To no, bardzo często dziewczyna sama nie wie, nogi miękną. No i zdarza się, zaszła w ciążę. A później się okazuje, że poziomem intelektualnym ten mężczyzna jej nie satysfakcjonuje. To jest też oczywiście nasza wina, że mężczyźni w miarę uduchowieni nie dbają o stronę fizyczną. No, nas spychano stąd. To ja sobie trochę zmienię, bo niżej usiadłem. Nas oczywiście tego nie uczono. I celowo, no ja na przykład żałuję, że mnie ojciec tam w Słupsku na jakiś boks nie zapisał, bo wtedy nie było tych jiu-jitsu różnych tam, no ale tam poboksować mógłbym się, był taki klub Czarni Słupsk i nawet tam kiedyś znałem jakiegoś mistrza. Były możliwości, a byłbym pewniejszy siebie po prostu. Ja sobie znalazłem tą pewność siebie gdzie indziej, w takim indywidualizmie, bo mam jakieś tam medale za pływanie, ale no, w relacjach międzyludzkich to ta pięść taka, którą mogę w razie czego użyć, byłaby pożyteczna. Czułbym się pewniej, a dziewczyny by to wyczuły. A ja byłem długi czas spod takiej matki zahukany. No i było jak było i dziewczyny się oglądały za kimś innym. Taka tam Ania z podstawowej szkoły umawiała się z kimś innym. No ja to dzisiaj widzę dlaczego. Piszą też do mnie ludzie, jeden taki Maruda, on nie wiem czy on słucha tych, ale no, bo dziewczyna go rzuciła, ojej, no pierdoła ten chłopak jest. Patrzcie, co tu mi siadło. Nie wiem, jak nie będzie przeszkadzał, idźżesz, nie zabiję. Powiedział mi pewien mężczyzna, ja zmierzam do tego, że w moim życiu po rozwodzie, jak ja już przestałem być taki grechuta romantyczny, ona jedyna, to chociaż ja szedłem własną drogą, rozwijałem swój zakład. No ale to nie zostało docenione. Później to tak, później jak ona się zorientowała, to ona się starała, ale już było za późno. Tak, dobrze, będzie trzeba chyba kończyć ten film i będzie ciąg dalszy, chociaż u mnie takich, co mówię, obiecuję, że jest ciąg dalszy, to postaram się zamknąć to taką klamrą i nawiązać do tego artykułu, gdzie dziewczyna mówi, że ten mężczyzna powinien się starać. Nas nauczyli, że my tak do przesady, że my mamy walczyć i celem życia, zdobyć te gwiazdy, no, królewne. No i tak i nie, bo jeżeli na siłę zdobędziesz coś, co jest nie dla ciebie, kogoś, no bo ona tam jest ładna, inni chłopcy i będziesz na przykład, bo koledzy będą zazdrościć. No i to też jest nie tak, no.
Ona ma dopełniać we wszystkim, ona ma ci pomagać energetycznie przede wszystkim. To tak jak ładnie Iwan porównywał ten dzwonek, którego teraz nie mam, że mężczyzna jest tym kołkiem i tą przestrzenią. I teraz harmonia musi być. Mały dzwonek, duży dzwonek, każdy ma swoją tam wibrację, ale teraz kołek i ten zewnętrzna żeńska część, tak jak się małżonkowie dobierają, ma być porównywalny. No nie może być duży kołek i mała tam, o małej sile żeńczyni, dziewczyna. On będzie, to ona go nie ochroni, o tak powiem. Bo to jest ochrona, kołek i widzicie ten, ona go nie ochroni, nie będzie w stanie. I przeciwnie, jeśli dziewczyna sobie wybierze tam, to jak to mówi obrazowo Iwan, to z tego dźwięku nie będzie. Bo to czy to na ten obraz bardzo dobry jest, bo on i na fizyczną stronę się przekłada, to też jest bardzo ważne. I na stronę tą energetyczną, na innych czakrach. Co ja chciałem powiedzieć? Otóż po rozwodzie pewien mężczyzna, i to był z tych właśnie dzieci pana, jak widzę, taki bardzo był podobny do tego starszego z tym Rolls Royce'em, z tego filmu Testosteron. To był mężczyzna, tam chyba jest do dzisiaj jeszcze, taki mężczyzna sukcesu, piękna żona i tam on i domów nabudował i taki pewny siebie, taki szpakowaty pan, taki, to jest tego, to, ponieważ ta pewność siebie, wy dobrze wiecie, że ważna jest pewność siebie, ta pewność siebie z niego emanowała i to też na poziomie fizycznym się przekłada. On był taki spełniony w pewnych rzeczach i wynikła rozmowa pewna. Ja już nie będę zdradzał niuansów, jak to się stało. W każdym razie on wiedział o tym, że ja się rozchodzę z żoną. I jakaś taka męska rozmowa się zawiązała. I on tak z takim milczeniem tak patrzył pewnie, co mi może powiedzieć. Mówi, pan co, niech pan tak zrobi, żeby to one za panem ganiały. I to mi dało do myślenia, bo to był ten właśnie mężczyzna sukcesu. To, co wam mówię, że praktyka wskazuje, że kotki, wy gonicie za idolami. Też się okazuje, że o też dyskutuję z dziewczynami. Ci różni tam piosenkarze, różni dziewczyny tam uwielbiają. Całe swoje uwielbienie wysyłają dla jakiegoś tam idola. A jak się później poczyta biografię, to się okazuje, że tam mięczaki były, ale on był upozowany. Cała tam brygada różnych tam, no i psychologów, i tam o tym Edżu, i kogoś jeszcze, łącznie z tym, że się ładnie ubrał i na scenie jakoś się tam zachowywał, no i on przyciąga uwagę. To jest oczywiście oszustwo, wy się na to łapiecie. No i ta kreacja, to oszustwo, takie pozowanie na jakiegoś tam macho, no dobrze mi się powiedziało, to jest ta część zachodniej sztuki aktorskiej. Później są wasze łzy i nieszczęścia, bo mężczyźni, kiedyś przeczytałem coś takiego, że bardzo często diamenty leżą w rynsztoku, w torebce jakiejś tam papierowej. No, ci mężczyźni, którzy są tacy, oni są zawsze sobą. On nie będzie się ścigał z jakimś takim macho, ale jest cały czas stabilny i on do końca życia taki będzie. A ponieważ wyście z mody i zaślepiłyście się, ach, bo ten, bo wszystkie za nim latają, to jest też żeńska. I teraz kotki patrzą, a to może on jest faktycznie taki wart uwagi, no bo on ma tyle wielbicielek. A się okazuje, że gdzieś tam na uboczu czeka sobie spokojny mężczyzna, może niekoniecznie taki najprzystojniejszy, jak to ładnie mówiła pani Kurowska. Tam jest ładna, o to też mogę przypomnieć, są dwa wykłady pani Kurowskiej, które już udźwiękowiłem. Bardzo to się wiąże z tematem. Ale dojrzałe kobiety już dobrze o tym wiedzą i jak wam przejdzie to wszystko, jak już zrzucicie te schematy, które wam narzucił Matrix, te wzorce, dobrze mówię, wzorce, to zaczynacie dostrzegać trochę szerzej. No i wtedy może się otworzyć brama do szczęścia, bo
wybierzecie właściwie. Podsumowując, żeńską zasadą życiową jest dobrze wybrać. Tu jest rola rodziców, której nam teraz brakuje. Rola kultury naszej, której też nie mamy, bo kiedyś to już łatwiej będzie następnym pokoleniom, a my to teraz odnajdujemy. Jak już będzie tak, że my będziemy żyli w jakichś społecznościach i od dzieciństwa 2-3-4-letnia dziewczynka i 2-3-4-letni chłopiec będzie miał wpajane już nasze wartości, to nie będzie problemu, bo wy później nawet same nie wiedząc, płynnie wejdziecie w życie z właściwymi wartościami. A dzisiaj trzeba tą pajęczynę z siebie zrzucić, oszukańczą. No i wiele was, mając teraz po 60 i więcej lat, wie już o tym. Ale i tak, jest taki list na blogu. Dopisała się pani 70-letnia, że spotkała swojego pana. Piękny list, pełen nadziei, swojego wybranego. I ona tam nawet pisze, że intymne więzi w wieku 70 lat mogą być cudowne i satysfakcjonujące. I ona mówiła, że spotkała drugą połówkę. Zdaje się, że jakoś tak brzmiał tytuł tego artykułu. Coś tam było o drugiej połówce. I tam się dopisała taka pani, już chyba 2 lata, jak ten wpis jest. Bardzo budujący i piękny, także nigdy nie jest za późno. Mamy dość dużo takich słuchaczek w moim wieku i starszych. Nie traćcie nadziei, można wszystko. No i można żyć długo. I jest nadzieja, że my jeszcze sobie zdrowie odnowimy, także... Iwan opowiadał o takiej parze staruszków 70-letnich, którzy już tam wszystko skrzypiało i tacy byli przygięci. I mężczyzna trafił na uzdrowiciela, na kolegę Iwana, przyjaciela. I tak tego mężczyznę, ten mężczyzna chciał i zaleceń się trzymał. No i wyprostował się babcia, bo to był dziadek i babcia. Babcia jak zobaczyła, co z tym mężem się dzieje, to mówi, ja tak też tak chcę. No i podobno od kilku lat babcia z dziadkiem wychowują dziecko. Tak się to skończyło. Zaczęło! Tak to się zaczęło! O, widzicie, tak to się zaczęło. Niby nic, a tak to się zaczęło. Niby nic, zwyczajne pa-pa-pa. Jest w orkiestrach dętych jakaś siła. To też fajne, bardzo ciekawe przesłanie w tej piosence. To postaram się ją też dołączyć. Kończąc. Ten mężczyzna mi powiedział, że to niech pan tak uczyni, żeby to one za panem biegały. Jest w tym dużo prawdy, bo... Z jednej strony pewnie, że tak. Jeżeli przyjdzie taki czas, że mężczyzna... już czegoś tam dokonał, bo wcześniej nie. I to on tylko w jego okrążeniu, w otoczeniu, tak? Okrążenie mówią Rosjanie, dlatego o okrążeniu powiedziałem. W otoczeniu, bardziej po polsku, pojawiają się jakieś dziewczyny, które tam tą chusteczkę i dają mu sygnały, że one by bardzo chętnie na ten statek wsiadły. I teraz on wybiera i powie tak i inicjuje znajomość. Z tym, że i to tak bym chciał uzupełnić. Pewnie jeszcze to rozwinę, bo jak zamknę wideo, to... Ale jest w tym taki środek i mężczyzna nie powinien tracić, a to się bardzo często zdarza, że my padamy później w królestwo materii, rosną te brzuchy, bo my nagle, o, tą jego ideę, moi znajomi sprzedawali motocykle. Ja mój motocykl miałem dość długo i koledzy... do dzisiaj pytają, a gdzie ty masz tego swojego junaka? 30 parę lat tam na tym jeździłem. Junak jest na Kaszubach i trafił do jakiegoś kolekcjonera. Ja mam inny motocykl. Mam też 40-letni motocykl, bo lubię antyki. Kawasaki tym razem się trafiłam. Pojadę sobie do kolegi. Tam tych motocykli się parę zmieniło. To jest tylko kawał złoma i przestałem też czynić z tego jakieś tam pomniki. No, to była część mojej przeszłości. Ten junak jakiś tam komuś tam służy i radość niesie w tej chwili. Tak jak wam mówiłem, nie tylko on, ja wam mogę zdjęcia czarno-białe, jakbyście chcieli. Ktoś się kiedyś dawno temu pytał,
No dobrze, jeżeli to może tam ja mam tego trochę. Chociaż wiele z tych zdjęć kiedyś spaliłem po prostu, jak się żegnałem ze swoją przeszłością, ale później odzyskałem od kolegi Wojtka. Dobra, ważne, bardzo to do was mężczyźni. To jest dobre przesłanie te MGTOW, z tym, że tam jest kolejna skrajność, tam mężczyzna sobie da radę sam. Nie dasz sobie radę sam, bo najpełniejsze doświadczenie, czy też tam sobie jakoś będziesz żył, ale najpełniej rozwijamy skrzydła i największy wir energetyczny możemy stworzyć, jeśli jesteśmy w parze. Po to jest to życie. I dziewczyny teraz też takie głupoty wygadują. Co jakiś czas się wpisuje, wczoraj też przeczytałem taką... Pod tym artykułem, o którym mówię, tam się dopisała jedna dziewczyna: ach nie, ja potrafię być samodzielną, tratatata. I autorka artykułu bardzo ładnie dopisała: pani nie zrozumiała przesłania. Tu mogę wrócić do wpisu Natalii, naszej kochanej siostry, też mogę wam przypomnę i podam. Natalia bardzo ładnie to napisała, że dużo współczesnych dziewczyn, właśnie tak jak ta samodzielna, ja potrafię żyć sama. I tam ona sobie tą wtyczkę wewnętrzną włączy, tego wewnętrznego mężczyznę, bo każdy z nas ma cząstkę przeciwstawnej płci. Przypominam nowym słuchaczom. I te dziewczyny współczesne z tą swoją dość dobrze rozwiniętą męską cząstką, bo system promuje, bądź samodzielna i tu, i tamto. I ona później jest tak bardzo samodzielna, że ona sobie bardzo spokojnie tam się podłącza i ona już jest samowystarczalna. Tylko ewolucja się kończy, bo ani ten mężczyzna, to nie, co najwyżej ona wchodzi w związki, ona też nakazuje. I to jest też degradacja dla obojga. On szybko umiera, ona się nie rozwija. A teraz zobaczcie, na czym polega podział męsko-żeński. Na ten cudowny podział, któryś z nierozumnych kiedyś, jak od razu chłopa wykreśliłem, mówię: och, szatański podział na płci. Nie szatański, tylko boski. To jest właśnie cudowna rzecz, jeśli odważysz się być mężczyzną, jeśli odważysz się być kobietą, dziewczyną, żeńczynią, to możecie razem zatańczyć. Każdy się wychyla w swoją stronę, łapiecie się za ręce i zaczynacie wirować. Dziewczyny uwielbiają wirowanie. I po to jest, bo się uruchamia żeńska energia. No, Iwan to obrazowo nazywa, on to tłumaczy, że mężczyzna, mądry mężczyzna, powinien tę swoją żeńcię... My tak... Królestwo materii, dobrze tam ta pani napisała, że to zaopatrzenie w materialne dobra, to jest męska rola. Żeńska, serce, duszewne, jak to mówią, duszewne, dusza, serce, kochać wszystko. I tak jak Madzia się ciągle wpisuje, przyszła mi na myśl akurat, bo Madzia bardzo otwarta, pięknie rzeczy tam wypisuje. No, duszewne strony. Madzia też jest ciekawą osobą, bo sama się przyznawała w dawnych listach, że była taką, bali się wszyscy blondyny. A teraz dziewczyna zrozumiała, że bycie żeńską, duszewną rzeczą jest właśnie i emanacja serca. Emanacja serca. Przestaniecie mieć kłopoty z wieścikiem, bo on się powiększy, jeżeli będzie taki, jakbyście chciały. A nie jakiś tam malutki, bo taki w zaniku. No bo wy nie umiecie kochać. Serce jest lodowate, to i biust się nie rozwija. I trzeci poziom, ten złoty. Przypominam, miedziane królestwo, królestwo srebra. Mowa jest srebrem. Dziewczyny dużo mówią, jak powiedział... Kto to tam? Ten z... Pan. Taka animowana była bajeczka, co Piotruś pan powiedział: o, dziewczyny dużo mówią, jak ona mu tam nawijała tam. Dziewczyny dużo mówią, królestwo jest srebra, a milczenie jest złotem. To jest ta męska rzeź. Mężczyzna wypowiada się wtedy, kiedy i każde słowo ma wartość. Ma, jeśli on jest mężczyzną. Iwan to obrazowo nazywał, że mężczyzna swoją wybraną musi, tak jak igła kompasu jest,
ona widnieje na... Znaczy, no, czy to jest igła? No, w każdym razie jest takich przyrządów parę, że igiełka z dołu, igiełka z góry, tak jak łożysko. I ona na tych dwóch igiełkach jest w stanie wirować. Ona niech sobie wiruje wtedy, to jest nieważne, ona może być żeńska. I w tym wirowaniu ona będzie miała wizję. Też Madzia właśnie napisała, że miewa wizję. Różne dziewczyny mi piszą, że miewają wtedy sny. Wtedy wy możecie spokojnie zanurzyć się w żeńskość, być tym kompasem, a ten wasz mężczyzna wybiera. I teraz jeśli wy jesteście, Iwan to dość dosadnie tłumaczy, na dwóch igłach, czyli fizycznie na tej jednej igle, i jeśli mężczyzna jest mężczyzną z otwartym złotym królestwem, to on jest w stanie drugą igłę, której często brakuje w tej chwili. I są dwie igiełki. Taki mężczyzna naucza, taki mężczyzna uporządkuje daną kobietę. Jak ona w tym swoim chaosie emocji, to ma swojego nauczyciela. No tak to jest, jeśli się dobierzecie równo, jeśli wybierzesz sobie mężczyznę wyższego od siebie ewolucyjnie, bardziej zaawansowanego, jeśli się tego nie boisz, jeśli nie popełnisz tego, co schematy obecne nakazują, czyli wybierz sobie takiego, żeby nim tam fuch, 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 bawić się. No to bardzo szybko się nudzi, jak mi powiedziała nauczycielka w technikum, do którego też w międzyczasie po ogólniaku chodziłem. Bardzo mądra pani, uśmiechnięta, szczęśliwa w małżeństwie. To się bardzo szybko nudzi. To było wieczorowe, ja się zapisałem i wieczorami nam się takie fajne rozmowy z tą panią Anią toczyły. I jakaś tam dziewczyna, bardzo taka atrakcyjna. Ach, bo tam ona tu, bo tam ten, ona była bardzo zadowolona, że ten trup się ściele gęsto przy tej jej urodzie. Na co pani Ania? A pani Ania była takiej urody, taka tęga dziewuszka, ale taka szczęśliwa i najwyraźniej była szczęśliwa w małżeństwie. I mądra, mądra pani była. I ona powiedziała z uśmiechem, mówi, pani tam Kasiu, powiedzmy, to się bardzo szybko nudzi. Także ona też już przeszła te doświadczenia i zaczynają być interesujący właśnie ci mężczyźni, o których moja mama powiedziała, kiedyś mi taki komplement powiedziała, bo ja mam jeszcze brata i mama powiedziała, oprzeć się można na tym, co opór stawia. Tu mi się przypomina też Olek Gadecki, bo on też dużo mówi o tym, warto do tego zajrzeć. Są tłumaczenia na moim kanale, co prawda tylko z napisami. Tam to wszystko, Olek Gadecki, tam pewne rzeczy nie do końca mi się podobają, ale ogólnie bardzo mądre przesłanie. I on tam tłumaczy, że dziewczyny, kobiety testują swoich mężczyzn. To samo mówi Iwan, że to jest tak jak fala. Ona go co chwila tam sprawdza, jakieś tam, czy on na pewno jest twardy jak skała. Jeśli on się uśmiechnie, tak jak taki mój znajomy Andrzej, ona mu tam coś, jakieś te, Andrzej się tak uśmiechnął, mówi, nie, nie, kochana, tak nie będzie. I to było wszystko, co powiedział Andrzej. Moja mama czasami, zanim tego ojca do końca jeszcze nie stłamsiła, zanim on się nie poddał, to ojciec jeszcze miał takie swoje zdanie, długo je miał, a później osłabł fizycznie. No, tam różne są przyczyny tego. W każdym razie tata i to mama powtarza, chociaż też ona do końca tego wszystkiego nie rozumie. Mówi, że jak ojciec tak spokojnie powiedział, dziubuś, to ona wiedziała, że przegięła, że już więcej ma się nie odzywać, że gdzieś tam się zagalopowała. I ojciec w pewnym momencie, jak już miał dość wszystkiego, to było takie, że mówił tylko dziubuś. Tak to było. Dobrze. W każdym razie, podsumowując jeszcze raz, powtarzając, chłopaki, naszą rzeczą jest się doskonalić i fizycznie, bo wy musicie, ten dolny kołek też musi być mocny, zdrowie musi być, no i nauczajmy się, żeby odkryć tę swoją i wtedy będziemy mogli, i dopiero wtedy bierz się za dziewczyny, a nie wcześniej, bo nie dasz rady i wcześniej czy później ona pozna cię, przejrzy przez to wszystko. Ona cię będzie testowała i w końcu cię obali, cię zaleje. A jak cię zaleje, to albo pójdzie gdzie indziej, a ty będziesz płakał, jak taki tu mój jeden korespondent. No,
Albo będziesz ostoją rodziny, fundamentem, i ona cię będzie szanować. I będzie dumna z siebie, a ty będziesz zasługiwać na szacunek. W razie czego będziesz miał tą mądrość, będziesz się uczył, dokształcał, będziesz dążył, bo my wszyscy cały czas się zmieniamy. Bo powiedzmy, że dawniej też była taka mądrość, że mężczyźni zazwyczaj byli starsi od swoich żon. A dzisiaj równolatki się, bo to tam, bo już, bo oni mają 18 lat, już mogą. To tylko fizyczność, no i może biologicznie dziecko spłodzić się i będzie duchowa kaleka. No to chyba tyle na ten czas, na ten, tak jeszcze myślę, czy ja dopowiedziałem, nie wiem, czy zbulwersowałem, czy nie. Ufam, że tutaj na kanale na pewno mamy kilka mądrych pań. Zapraszam do dyskusji, może tak, jeśli ja się mylę, bo to nie jest, ja nie mówię, że ja jestem jakaś instancja ostateczna, tak mówi moja praktyka życiowa dotychczasowa. Ja wyrosłem z tego, żeby tak na 100% walczyć o księżniczkę, tylko owszem, jeżeli dana dziewczyna, jeśli mi się spodoba, jeśli, to wtedy tak. I wtedy ja wyrażam swoją wolę i ważna rzecz, ja biorę za nią odpowiedzialność. Jeżeli dochodzi już do możliwości poczęcia dzieci, no to już wtedy jest 100%. No i żeńska rola jest być żeńczynią. Wychodzić za mąż, to co ja mówiłem, wychodzić za mąż, więc być za mężem. Wtedy już się stało, no jeśli uważacie, że was w jakiś sposób ten mężczyzna nie satysfakcjonuje, no to próbujcie inaczej, ale powtarzam, nauczajcie, no wy już wiecie, to wam tego nie mogę mówić, nie muszę mówić, ale te, które słuchają nas, dziewczyny jeszcze niezamężne, dobrze wybierzcie i później pomagajcie temu swojemu rycerzowi. No i może tak, co? Zdrowia, wyższym jasnym myślom.